Pałac Buckingham, symbol rodu Windsorów. Od niemal 200 lat jest oficjalną siedzibą brytyjskich monarchów. Nieoficjalnie stanowi jednak synonim mrocznych tajemnic rodziny królewskiej. Księżna Diana przerwała milczenie jako pierwsza, ukazując świat dekadencji i cudzołóstwa. Od dawna podejrzewano, że mieszkańcy pałacu nie prowadzą się wzorowo, a teraz gorzka prawda wyszła na jaw. Ich naganne zachowanie jest nieuniknione, mają mnóstwo pieniędzy i niezasłużone przywileje, uznawane przez wszystkich. Stąd biorą się ich nadużycia. Wydaje się, że skandale z udziałem rodziny królewskiej z ostatnich 20 lat dotyczą tylko obecnego pokolenia. Ale poprzednicy wcale nie byli lepsi. Seks w wielkim pałacu. Rewolucje i wojny położyły kres większości europejskich monarchii. Te, które zostały, wzbudzają nieskrywaną ciekawość. Noel Botham śledzi sprawy rodziny królewskiej od ponad 30 lat. Odkąd redakcje gazet zaczęły liczyć zyski, gwałtownie wzrosła liczba skandali w rodzinie królewskiej. Korona brytyjska przetrwała i funkcjonuje jako monarchia parlamentarna. Musiała jednak zachować w tajemnicy swoje liczne występki. Członków rodziny królewskiej chronią niewidoczne siły. Brytyjski establishment to autentyczna mafia. Prawda wyszła na jaw, gdy zatrwożona księżna Diana zaczęła wywlekać brudy Windsorów. Przemoc, zdrady, hipokryzja. Skutki przerosły najśmielsze oczekiwania. Ta rodzina nie tylko nie kocha nikogo oprócz siebie. Oni nie kochają siebie nawzajem. Są pozbawieni emocji i ucieleśniają negatywny wzór rodziny z typowego brytyjskiego serialu. Oni wcale nie są mili, nikogo nie traktują dobrze. Diana była przerażona. Nagrywała wszystko. Wierzyła, że tymi nagraniami będzie ich mogła zaszantażować. Nie dali jej 17 milionów funtów z miłości, ale dlatego, że miała cały worek ich brudów. Do tego worka trafiło też pytanie, kto naprawdę jest ojcem Harry'ego, drugiego dziecka Diany. Piers Brandon z Cambridge od lat bada rodzinę królewską. Są niezwykle bogaci i uprzywilejowani. To musiało ich zepsuć. Nieśmiała 19-letnia Diana trafiła do świata władzy, pieniędzy, ciemnych sił i korupcji. W Wielkiej Brytanii działają zakulisowe siły establishmentu, które strzegą ustanowionego porządku. Służby wywiadowcze stale czuwają nad rodziną królewską i bronią jej nawet przed nią samą. Prawda o tym wypaczonym świecie wyszła na jaw na długo przed czasami księżnej Diany. To historia kłamstw, rozpusty, szpiegostwa i podłych występków.
Krzyk Diany był tylko echem wydarzeń z 1936 roku, kiedy Edward VIII zrzekł się tronu dla pewnej kobiety. Edward był katastrofą dla rodziny królewskiej. Miał czelność zrzec się tronu, by poślubić amerykańską rozwódkę. Ludzi w owym czasie nie oburzało, że to rozwódka, tylko że jest Amerykanką. Uważano ją za wulgarną kokotę, wyrosłą w podejrzanym środowisku. Prawo brytyjskie zabraniało monarsze poślubić rozwódkę. W roku 1936 ową kobietą była Wallace Simpson. I dwór, i establishment miały o niej jak najgorszą opinię. Edward, w rodzinie znany jako David, ukazywał zbyt ludzkie oblicze. Był zniewieściały, próżny, miał słabą wolę i cierpiał na napady złości. Mówiono również o jego seksualnych dewiacjach. Lynn Picknett bada historię rodziny królewskiej. Zanim objął tron, książę Walii spędzał czas ze swoim bratem Jerzym, późniejszym księciem Kentu, biseksualistą, uzależnionym od kokainy. Krążą plotki, według mnie wiarygodne, że opłacali młodego kochanka i garsonierę w Mayfair. Król Edward VIII został namówiony do abdykacji przez ówczesnego premiera działającego na polecenie sił establishmentu. Edward odczuwał niebezpieczny pociąg do faszyzmu i do zamężnych kobiet. Lubił, gdy nad nim panowały. Amerykanka Wallace Simpson była na swój sposób olśniewająca, dominowała, a on tego właśnie pragnął. Znamie homoseksualizmu prześladowało Edwarda nawet po tym, jak abdykował i został księciem Windsoru. Wystarczyło na niego spojrzeć. Był wątły, delikatny i kobiecy. W owym czasie homoseksualizm był w powszechnej opinii niedopuszczalny. Poza tym uznawano go za przestępstwo i karano więzieniem. Książę Jerzy zawsze pakował się w kłopoty. Kilkakrotnie przyłapano go w stroju kobiety. Raz nawet przebrał się za własną matkę. Został aresztowany podczas nalotu na klub gejowski. Nie zabawił długo w celi, w przeciwieństwie do swoich towarzyszy. Edward miał skłonności homoseksualne, a o Wallace Simpson sądzono, że jest bardziej męska niż kobieca. Jemu to odpowiadało. Mógł traktować ją jak mężczyznę. Królowa matka nie mogła uwierzyć, że zrezygnował z tronu dla kogoś takiego. Większym problemem od słabości do nietypowej kobiety była słabość Edwarda do nazizmu. Wallace jednak posunęła się w tym flircie o krok dalej, wdając się w żarliwy romans z ambasadorem Rzeszy von Ribbentropem. Ta historia wypłynęła niedawno z akt FBI. Wzmianka, że Wallace Simpson romansowała z Ribbentropem, może sugerować, iż była agentką nazistów. Te rewelacje nie wniosły wiele nowego. Od dawna wiadomo, że król Edward fascynował się Hitlerem i jego ideami. To wyjątkowo głupie, ale on uważał faszyzm za modny. Edwarda zastąpił na tronie Jerzy VI, który w czasie II wojny światowej umocnił szacunek Brytyjczyków do korony. On i jego żona Elżbieta, późniejsza królowa matka, stali się bohaterami dla narodu spragnionego dobrych wieści.
Wojna dała również szansę pewnemu intrygantowi. Lord Louis Mountbatten, maniak seksualny o wygórowanych ambicjach społecznych, zmienił historię monarchii brytyjskiej. Lord Mountbatten wdawał się w liczne homoseksualne romanse, które w owym czasie były nielegalne. Musiał temu publicznie zaprzeczać, a gdy homoseksualizm przestał być karany, nie mógł przyznać, że kłamał. Mountbatten był niezwykle próżny. Jako zatwardziały oportunista wykorzystywał do robienia kariery swoją prawie królewską pozycję. Hrabia Mountbatten Birmy został wujem obecnej królowej przez małżeństwo swojego siostrzeńca Filipa. Miał imponujący życiorys. Mountbatten podłożył ogień, który wciąż tli się pod pałacem Buckingham. Oto kolejne mroczne strony brytyjskiej rodziny królewskiej. Edwarda VIII zmuszono do abdykacji w roku 36. Tylko jeden spośród czterech synów brutalnego Jerzego V nie był rozwiązłym homoseksualistą. Monarchię brytyjską miał ocalić nieśmiały, jąkający się młodzieniec. Na tron wstąpił jako Jerzy VI. Wraz z żoną Elżbietą mieli dwie córki. Elżbietę, obecną królową, oraz piękną księżniczkę Małgorzatę. Obydwie oderwane od świata. Elżbieta miała 13 lat, gdy poznała przystojnego, zuchwałego i zubożałego księcia Filipa. W wieku 18 lat był oficerem marynarki, wdającym się w dzikie romanse. Korzystając z rad przebiegłego lorda Mountbattena, zdobył serce młodziutkiej królewny. Clive Prince jest znawcą rodziny królewskiej. Mountbatten miał ambicje, by jego ród przejął panowanie w Wielkiej Brytanii. Rodzina Filipa panowała w Grecji, póki jej nie wygnano. Księcia wychowała jego głucha matka i siostry. Ojciec nie chciał go znać. Wolał się oddawać pijaństwu i rozpuście. Filip dorastał pod kuratelą kobiet i to mu odpowiadało. Matka i siostry pozwalały mu na wszystko, na co miał ochotę. W czasie II wojny światowej Filip służył w marynarce wojennej. Był w 7/8 Niemcem, a w 1/8 Duńczykiem. I tylko tytuł księcia uchronił go przed internowaniem wraz z innymi podejrzanymi cudzoziemcami. Królowa Elżbieta nie znosiła Mountbattena i nie chciała wydawać córki za jego siostrzeńca. Księcia Filipa uważała za krnąbrnego. Filip zalecał się do księżniczki w listach, zachęcany przez lorda Mountbattena. Nie zaprzestał jednak dzikich hulanek, towarzyszących krótkim pobytom na lądzie. Oczywiście młoda Elżbieta była w nim głęboko zakochana i wymogła małżeństwo. Mówi się, że w początkowym okresie niemal nie wychodzili z łóżka. Filip poślubił Elżbietę, mając zaledwie jeden garnitur i kilka funtów w banku. Zubożały książę zdobył wyśmienity kąsek dla siebie i dla swojego wuja, lorda Mountbattena. Królowa matka wraz z kliką swoich dworzan stale szkalowała księcia Filipa. Uchodził za wygnańca bez grosza. Nie był prawdziwym dżentelmenem. Nie pasował do ich świata. Znajdowali tysiące powodów, by go poniżać.
Po ślubie Filip odsunął się na dalszy plan, a gdy jego żona została królową, zupełnie się wycofał. Gdy koronowano Elżbietę, on nie miał żadnej władzy. To go drażniło, zżerało od wewnątrz. Zaczął uciekać w romanse. Poza małżeństwem, książę Filip wiódł życie niewybrednego kobieciarza i rozpustnika. Lady Colin Campbell omówiła obszernie związek Filipa i królowej Elżbiety w swojej książce Małżeństwa królów. Uważa, że ich relacja jest bardzo typowa. Tradycyjne królewskie małżeństwo polega na poślubieniu odpowiedniego kandydata, który potrafi wypełniać swoje obowiązki. Filip urodził się księciem i rozumiał, na czym polega rola monarchy. Małżeństwo Elżbiety się sprawdziło, choć z pewnością nie było łatwo je utrzymać ze względu na wczesne zdrady księcia Edynburga. Nie mogła dopuścić do rozwodu po tym, co się stało w roku 1936. W tradycyjnym królewskim małżeństwie, jeśli sfera osobista nie jest zaspokojona, dopuszcza się, by małżonkowie szukali innych znajomości. Książę Filip zawsze lubił towarzystwo kobiet i miał wiele niewinnych, przyjacielskich relacji. Zdarzało mu się jednak wykraczać poza te definicje. Jego pojęcie niewinnej przyjaźni ma niewiele wspólnego z przyjaźnią i z niewinnością. Obowiązki królowej nie tylko przekreśliły szanse na udany związek, ale też wpłynęły na wychowanie dzieci. Wrażliwy Karol stał się pośmiewiskiem rodziny. Był nieśmiały i niezdecydowany. Gdy zmarł jej ojciec, Elżbieta miała już dwójkę małych dzieci. Księcia Karola i księżniczkę Annę. Obowiązki monarchini nie pozwalały jej poświęcać im wiele czasu. Nicholas Davis był w zażyłych stosunkach z rodziną królewską przez 20 lat. Gdy urodziły się dzieci, królowa i książę Filip podjęli decyzję, że to on przejmie obowiązki wychowawcze. Przykro mi to mówić, ale był strasznym ojcem. Rola rodzica nie była stworzona dla niego. Filip bił Karola, odkąd ten skończył 4 lata. Zupełnie za nic. Powodowała nim zazdrość. Gdy tylko chłopiec się urodził, stał się ważniejszy od ojca. Filip nie mógł tego znieść. W tej sytuacji nie pomagał fakt, że funkcja Elżbiety nakładała na nią liczne obowiązki. Królowa coraz bardziej się oddalała, stawiając na pierwszym miejscu powinności monarchini. Władcza wyniosłość zaczęła jej się udzielać w stosunkach z dziećmi. Na jednym z filmów wita się z małym Karolem uściskiem dłoni. Każdy normalny człowiek po długiej podróży przytuliłby i ucałował swoje dziecko. Książę Filip nie przepadał za żadnym z dzieci. On tylko je atakował, gdy były małe. Psychiatra Dennis Friedman także opisuje rodzinę królewską. Wie, jaki charakter wykształca się u dzieci wychowanych tak jak Karol i Anna.
Przy takim stopniu deprawacji ten sam schemat będzie się powtarzał przez pokolenia. Dzieci będą się złościć, będą wymagające i postarają się zrobić wszystko, by podnieść poziom napięcia. Filip nigdy nie był czuły wobec Karola, a niepewność siebie i niezdecydowanie chłopca wzbudzały tylko gniew ojca. To okropnie ograniczyło Karola. Królowa próbowała się przeciwstawić, ale Filip terroryzował także ją. Miał straszny wpływ na swojego syna. W dużym stopniu go zniszczył. Karol nie miał w ojcu oparcia ani wzoru. Szukał go więc u innych, starszych mężczyzn. Najbliższym dostępnym substytutem ojca był lubieżny, biseksualny Mountbatten, który chciał uczynić ze swojego rodu dom panujący. Z pewnością dałoby się znaleźć lepszy wzór do naśladowania dla wrażliwego Karola. Mountbatten nie był godny tej roli. Trudno sobie wyobrazić rodzinę, w której osoba pokroju Mountbattena ma przyzwolenie na kontakty z dzieckiem, a służby społeczne się tym nie interesują. Daleki krewny fascynował Karola. Stał się dla niego kimś w rodzaju zastępczego dziadka. Od Mountbattena wiało dekadencją. Zdążył już zbudować karierę, a w przerwach między nieskończonymi podbojami seksualnymi starał się kształtować życie młodego księcia. To dziwne, że znajdował czas na cokolwiek innego niż seks. Był przekonany, że jako członkowi rodziny królewskiej wszystko ujdzie mu na sucho. Członkowie rodziny królewskiej czuli się całkowicie bezpiecznie. Mogli pozwolić sobie na wszystko. Uważali, że mają przywilej spania z kim zechcą i że nie można im nic zarzucić. Trzydziestoletni książę Karol miał na koncie służbę w marynarce i nie zamierzał się ustatkować. Mountbatten chciał, by dziedzic tronu znalazł odpowiednią żonę. W ciągu roku Karol oświadczył się trzem kobietom. Jedną z nich była Amanda Knatchbull, wnuczka samego Mountbattena. Pragnął, aby Wielką Brytanią rządził ród Mountbattenów. Najpierw doprowadził do ślubu księcia Filipa z księżniczką Elżbietą, a teraz chciał ożenić księcia Karola ze swoją własną wnuczką. W 1979 Mountbatten padł ofiarą zamachu IRA. Książę Karol był zdruzgotany. Jego śmierć oznaczała tragedię dla rodziny królewskiej, bo zdążył się stać ojcem zastępczym Karola. Książę szukał pocieszenia u swojej dawnej przyjaciółki Camilly Parker Bowles. Rodzina naciskała, by Karol znalazł sobie odpowiednią żonę. Kobietę bez przeszłości, która nie narobi hałasu. Wtedy właśnie nieśmiała, 19-letnia Diana Spencer przyjęła jego oświadczyny. Była to zapowiedź wydarzeń, które niemal doprowadziły do upadku monarchii. Dom Windsorów przetrwał u władzy na przekór rosnącym tendencjom republikańskim. Musiał opłacić to hipokryzją i tuszowaniem tajemnic. Ciemne siły establishmentu bronią monarchii za wszelką cenę. Są w stanie posunąć się nawet do morderstwa. Łatwo zrozumieć, dlaczego ludzie wierzą w teorie spiskowe o udziale establishmentu w śmierci księżnej Diany.
Establishment jest do tego zdolny i zrobi wszystko, by pozostać w dobrych stosunkach z rodziną królewską. Elity już wcześniej miały trudności z kłopotliwymi paniami w rodzinie królewskiej, z księżniczkami Anną i Małgorzatą. Małgorzata, siostra królowej Elżbiety, była niezwykle piękną kobietą, prawdopodobnie najbardziej atrakcyjną w swoim otoczeniu. Folgowała sobie bez umiaru, bo o rodzinie królewskiej nie pisano wówczas inaczej niż jak o półbogach. Księżniczka Małgorzata oprócz urody wyróżniała się przede wszystkim pełnym wyższości zachowaniem. Zawsze sprawiała kłopoty. Jej osobowość w nieunikniony sposób dążyła do konfliktu. Ona nie znała kompromisu. Była nie tylko zbuntowaną księżniczką, ale też rozpustnicą. Małgorzata uwielbiała uprawiać seks. Z relacji jej byłych kochanków wynika, że mogła to robić godzinami i nigdy nie miała dość. Pewnych jest 6 pozamałżeńskich romansów księżniczki, ale kochanków mogła mieć nawet 30. Była doskonałą partią na jedną noc. Zawsze chciała być taka jak inne dziewczęta. Ale gdy tylko ktoś potraktował ją zwyczajnie, natychmiast się oburzała. Ta sztuczna wyniosłość jest jednym z przywilejów rodziny królewskiej. Księżniczka Małgorzata zakochała się w adiutancie ojca. Peter Townsend był bohaterem wojennym, ale też rozwodnikiem. Królewskie tabu związane z rozwodem udaremniło ich wspólne plany. Małgorzata była załamana tym, że nakazano jej porzucić Townsenda. Postanowiła, że skoro nie może być z ukochanym mężczyzną, to przynajmniej skorzysta z życia. Księżniczka poślubiła później nadwornego fotografa Tony'ego Armstronga Jonesa. Choć nisko urodzony, należał do kręgu kolegów od kieliszka księcia Filipa. To małżeństwo było skazane na porażkę. Pochodzili z zupełnie różnych środowisk, mieli innych przyjaciół i inne wartości. Choć Tony był wspaniałym mężczyzną i utalentowanym fotografem, nie wiedział, jak traktować księżniczkę. Nie rozumiał, że żona będzie nim rządzić. Związek wkrótce zmienił się w ciągłą awanturę. Kłócili się bez przerwy, a ich małżeńskie scysje coraz częściej wybuchały przy świadkach. Publicznie obrzucali się obelgami. On na przykład nazywał ją czarnym karłem albo walijską wiedźmą. To nie było miłe dla nikogo. Przyjaciele zaczęli się od nich odwracać. Choć Małgorzata twierdziła, że rezygnuje z Townsenda dla dobra narodu, to ostatnie doniesienia wskazują, iż nie zależało jej na trwałym zobowiązaniu. Z niedawno ujawnionych dokumentów wynika, że mogła wyjść za Townsenda, nie tracąc tytułu. Ona jednak nie chciała się angażować. Małgorzatę, podobnie jak jej zapatrzonego w nazistów wujka Edwarda, pociągał urok przestępczego świadka. Razem z mężem bawili się w towarzystwie dobrze sytuowanych londyńskich gangsterów. Znali poważnych przestępców. Uważali, że ci są czarujący i lubili obracać się w ich kręgach. Z
biegiem lat zachowanie Małgorzaty stawało się coraz bardziej oburzające. Rozpiła się i zupełnie puściły jej hamulce. Otaczała się kryminalistami. Spędzała z nimi czas na wyspie Mustique. Najpoważniejszy zarzut wobec księżniczki wypłynął od radzieckiego attaché morskiego i szpiega Jewgenija Iwanowa. Miało to związek ze skandalem łączącym Iwanowa z Johnem Profumo, brytyjskim ministrem obrony. Iwanow przyznał podczas wywiadu w Moskwie, że zdobył wiele informacji na temat rodziny królewskiej od Stephena Warda. Dowiedział się między innymi o romansie księcia Filipa i księżniczki Małgorzaty. Stephen Ward stał się kozłem ofiarnym w aferze Profumo i popełnił samobójstwo, nim zdążono go osądzić. Ale był jeszcze jeden radziecki łącznik. Akta CIA od dawna wskazywały, że pomimo wysokiej pozycji w brytyjskiej armii, Mountbatten sympatyzował z komunistami i kontaktował się z ZSRR. Jeżeli jednak rewelacje Iwanowa miały poróżnić królową Elżbietę i jej siostrę, to nie odniosły skutku. Królowa ufała tylko Małgorzacie. Gdy zadawała jej pytanie, mogła liczyć na szczerą odpowiedź, choć były między nimi różnice. Nawet jeśli opowieść Iwanowa o związku Małgorzaty z Filipem jest prawdą, siostry nigdy nie przestały darzyć się miłością. Ich wzajemne uczucie było dość nietypowe jak na patologiczną rodzinę Windsorów, której członkowie zwykle szukali zdrowych relacji poza pałacem. Księżniczka Anna, jedyna córka królowej, zdecydowanie wdała się w ojca. Znalazła sposób, by zadowolić księcia Filipa tak, jak jej brat Karol nigdy nie potrafił. Stała się fanatyczką sportu. Anna przejęła wiele cech swojego ojca. To pełne wigoru odgałęzienie genów księcia Filipa. Wyszła za mąż dwukrotnie. Pierwsze małżeństwo nie było udane, bo wybranek okazał się dla niej zbyt słaby. Pocieszenie znalazła w ramionach swojego ochroniarza Petera Crossa. Ich zażyłość była niezwykle silna. Anna posiniała z wściekłości, gdy królowa wraz z dworzanami nakazała odprawić Crossa. Został on dosłownie wygnany z Gloucestershire, gdzie mieszkała Anna. Ich związek mimo to nie ustał. Peter Cross utrzymuje, że córka Anny, Zara, może być jego dzieckiem. Według niektórych zaburzenia Zary pojawiły się, gdy odkryła, że nie do końca wiadomo, czy jej ojcem jest Mark Phillips, czy Peter Cross. Zara umknęła uwadze głodnej skandalu prasy. Nie udało się to jednak innej członkini rodziny królewskiej. Pewna skromna niańka przemieniła się w medialną gwiazdę, co niemal doprowadziło do upadku domu Windsorów. Uprzywilejowany światek brytyjskiego dworu chronią tajemne siły. Przez lata udawało im się tuszować królewskie skandale za pomocą zastraszania, przekupstwa i zuchwałych kłamstw. Po śmierci Mountbattena Karol pocieszał się u swojej byłej dziewczyny Camilly Parker Bowles. Gdy książę na gwałt szukał narzeczonej, ona studziła jego zapały i pomagała w znalezieniu żony, która nie narobi zbyt wiele hałasu. Camilla odegrała swoją rolę, gdy Karol poznał Dianę. Zauważył ją na przyjęciu. Czmychnął stamtąd, by oznajmić Camilli, że znalazł odpowiednią partnerkę.
Prawdziwy test nastąpił, gdy Camilla i jej mąż zostali zaproszeni do Balmoral, by ją obejrzeć. Camilla orzekła, to szara myszka, nada się. Ślub Karola i Diany nie był tak baśniowy, jak się wydaje. Nad ołtarzem zawisły dwa widma. Jednym był duch hrabiego Mountbattena, drugim nazbyt materialna postać Camilly Parker Bowles. Gdy zginął Mountbatten, jedyną osobą, na której Karol mógł polegać, stała się Camilla. Nastolatka zakochana w następcy angielskiego tronu jest przekonana o jego uczuciu. Tymczasem została wmanipulowana w małżeństwo, w którym nie miała nigdy zaznać miłości. Koniec nastąpił szybko, a jego konsekwencje były druzgocące. Diana żywiła pogardę wobec swojego męża. Nie kochała Karola jako człowieka. Ona kochała tylko jego pozycję, księcia Walii. Jeśli istniała jakaś miłość, to po roku małżeństwa dawno przepadła. Diana się obudziła i spostrzegła, że mężczyzna w jej łóżku to dziwak, na dodatek z kochanką w odwodzie. Rok po narodzinach Williama kłopoty zaczęły się na dobre. Diana rozpaczliwie szukała miłości. Karol nie był w stanie poświęcić jej ani jednego dnia. Nie znosiła tego, że od rana do wieczora rozmawia ze swoją sekretarką, a nie z nią. Domagała się, by z nią został, ale on nie potrafił. Diana odkryła, że przed ślubem Karol miał romans z Camillą. Wiedziała, że dzwonił do niej nawet w trakcie miesiąca miodowego. Ten związek nigdy się nie skończył. W końcu Diana sama wdała się w romans z innym mężczyzną. Dworska saga weszła w nową fazę wraz z narodzinami księcia Harry'ego w 1984. Dla Harry'ego było to z pewnością trudne, że spekulowano, kto jest jego ojcem. Trudno się jednak dziwić spekulacjom, skoro jego matka miała za sobą ciąg romansów. Najbardziej prawdopodobnym ojcem jest oczywiście Karol, tuż za nim pewien przystojny arystokrata. Po narodzinach Williama Diana natknęła się na Henry'ego Pembroke'a, wysokiego i atrakcyjnego mężczyznę. Zaczęła z nim romansować, zanim urodził się Harry. Najbardziej znany kandydat to kawalerzysta James Hewitt, ulubieniec Diany. Wszyscy zauważyli podobieństwo Harry'ego do Hewitta. Zaczęto pytać, czyj to syn. Na rok przed narodzeniem Harry'ego nazwisko Hewitta i numery rejestracyjne jego samochodu pojawiały się nader często na liście odwiedzających Dianę. Stąd właśnie sugestia, że to on jest ojcem. Rodzice, którzy nie prowadzą się wzorowo, rzadko się zastanawiają, jak odbije się to na ich dzieciach. Diana w owym czasie utrzymywała związki z wieloma mężczyznami. To musiało skłonić Harry'ego do zastanowienia, czy rzeczywiście jest synem Karola. Nie wiadomo, kto pierwszy zdobył łaski księżnej. Bliskim towarzyszem był na pewno jej ochroniarz Barry Manicky. Gdy Karol dowiedział się o zdradzie, nie był zachwycony.
Gdy odkrył, że Diana sypia z Manekin, jego podejście się zmieniło. Małżeństwo zaczęło się nieuchronnie rozpadać. Istnieje niepisana zasada, która zabrania romansów ze służbą. Karol zachował się jak hipokryta. Jego wizja małżeństwa była jednostronna. Wiadomo, że książę nie dotrzymywał wierności Dianie. Od samego początku nie miał takiego zamiaru. Diana podjęła decyzję prawdopodobnie w połowie lat 80. Zrozumiała, że jej życie jest okropne i że nie może robić tego, na co ma ochotę. Zapragnęła zniszczyć księcia Karola i z największą satysfakcją skompromitować rodzinę królewską. Diana postanowiła oddać Karola Kamili i uzyskać separację albo nawet rozwód. Najpierw jednak musiała zawrzeć pakt z diabłem, w tym wypadku z tajnymi służbami wywiadowczymi. To one miały dostarczyć amunicji na wojnę między Karolem i Dianą. Ich działaniom zaprzeczano jeszcze kilka lat temu. Oto siedziba MI6. W służbach wywiadowczych istniało kilka frakcji działających na własną rękę. Jedne próbowały zdyskredytować Karola, bo nie chciały, by został królem. Inne celowały w jego przeciwników, by ustrzec go jako następcę tronu. Każda brudna zagrywka Diany wobec Karola wywoływała podobną reakcję jego popleczników. Pierwsze starcia w długiej wojnie polegały na ujawnianiu nagrań z rozmów telefonicznych. Gazeta The Sun opublikowała tekst rozmowy Karola z Kamilą. Dziedzicowi tronu zarzucono, że aspiruje nie wyżej niż do roli, tu cytat, tamponu Kamili. Nikt nie próbował zaprzeczyć nagraniom. Rodzina królewska musiała jednak doznać prawdziwego wstrząsu. Jak zachować godność, skoro cały świat dowiedział się o tym, co miała usłyszeć jedynie kochanka? Diana nagrywała rozmowy Karola z Kamillą, by szantażem wymusić na nim separację lub ewentualnie rozwód na jej warunkach. Całą aferę wywołała Diana, która użyła swoich wpływów w służbach bezpieczeństwa, by nagrano rozmowę Karola i Kamilli. Diana nie wiedziała tylko, że służby nagrywają wszystkie rozmowy i że ona także jest nagrywana. Boleśnie przekonała się o tym, gdy ujawniono rozmowę telefoniczną między nią a jej kochankiem Jamesem Gilbym. Stało za tym MI6. Chociaż rozmowa Karola i Kamilli nagrana była wcześniej, taśmy Gilbeya opublikowano jako pierwsze. Diana pragnęła zniszczyć Karola. Powodem było, moim zdaniem, to, że jemu brakowało siły charakteru. Prawdopodobnie w młodości odebrał mu ją książę Filip. Wobec Filipa Diana żywiła szczególną pogardę, którą przekazała swoim synom. To wyłącznie jej zasługa, że nienawidzą swojego dziadka. Diana wpoiła im, że jest gorszy od Hitlera.
Członkowie rodziny królewskiej to wyjątkowi ludzie, których stać na limuzyny i lokajów. Ich służący nie są dziś jednak tak lojalni jak dawniej. Zwłaszcza w przypadku Karola, który nie wzbudza zbyt wiele szacunku nawet u swoich krewnych. Przecież pozwolił, by jego była żona próbowała pogrążyć brytyjską monarchię. Od czasów królowej Wiktorii w rodzinie królewskiej panuje matriarchat. Nie było tam silnego mężczyzny, może z wyjątkiem Jerzego VI, który miał siłę moralną. Pozostali okazali się słabi. Karol był prawdziwym macho, gdy szło o ściganie służącego Diany Paula Berella za kradzież jej własności. Berell utrzymywał, że chciał przechować dla Diany jej rzeczy, by nie zabrały ich służby wywiadowcze. Znaleziono 300 przedmiotów, niektóre ukryte pod podłogą. Berell wiedział jednak o rodzinie królewskiej coś, co stanowiło mocną kartę przetargową. Królowa wstrzymała jego proces, bo nagle przypomniała sobie, że to ona dała mu te rzeczy na przechowanie. Co dziwne, odzyskała pamięć na dzień przed jego zeznaniami w londyńskim sądzie. Afera Berella to całkowita porażka pałacu. Angażowanie królowej w ten skandal było głupotą. Ktokolwiek to doradził, powinien zostać zwolniony. Gdy wstrzymano sąd nad Berellem, nikt nie wierzył, że to z powodu odzyskania pamięci przez królową. Wszyscy wiedzieli, że proces został ukrócony, ponieważ Berell ujawniłby w sądzie informacje bardzo niekorzystne dla rodziny królewskiej. Najistotniejszym spośród przedmiotów Diany była taśma, którą rodzina królewska chciała za wszelką cenę odzyskać i zniszczyć. Nagranie zawierało wyznania lokaja księcia Walii George'a Smitha i serię poważnych zarzutów. Próba zamknięcia ust prasie za pośrednictwem prawa podjęta przez osobistego sekretarza księcia Walii przypomina zmowę milczenia na temat romansu Edwarda VIII z panią Simpson w 1936. George Smith oskarżał jednego z faworytów Karola o gwałt. W tle krył się także zarzut wobec samego Karola. Gdyby okazał się zasadny, książę Walii byłby zniszczony. Ta sprawa była dość osobliwa. Berell miał widzieć księcia Karola w łóżku ze swoim osobistym służącym. To zupełne zaprzeczenie wszystkiego, co działo się przez poprzednie 30 lat. Nagle w centrum naszego życia politycznego pojawiła się czarna dziura. Nie mogliśmy poznać prawdy. Mało który Anglik wie, czego dotyczyły zarzuty. Szerzyły się plotki wybiegające daleko poza treść nagrań. W swojej walce o niezależność robiła, co mogła. Nagrywała Karola i Kamillę, czy służącego, który oskarżał jej męża o homoseksualizm. To było destruktywne i bardzo przykre. Po śmierci Diana nadal rozdawała karty. I nie było to czyste rozdanie. Karol postanowił wszystkiego się wyprzeć. Uważam, że Karol postąpił rozsądnie, bo jedynie to mogło go uratować. Gdyby udawał, że nic się nie stało, tylko by się pogrążył. On natomiast trafił w dziesiątkę, mówiąc, że oskarżenie, jakoby miał sypiać z własnym służącym,
jest śmiechu warte. Zgodnie z umową wypłacono Dianie historyczną sumę 17 milionów funtów. Wierzyła, że tymi nagraniami będzie ich mogła zaszantażować. Nie oddali jej 17 milionów funtów i wielu przywilejów z miłości, ale dlatego, że miała cały worek ich brudów. Oskarżenia o homoseksualizm w dzisiejszym świecie nie wydają się tak druzgocące. Dano im jednak w znacznej mierze wiarę ze względu na niektóre dziwne zachowania Karola oraz zaciekłość Diany. I to mimo jego związku z Kamilą. Duch Diany zdaje się czuwać nad tym, jak brukowcy piszą dziś o pałacu. Sprawa Berella została bardzo źle rozegrana. Te oskarżenia mogły zniszczyć rodzinę królewską. Z pewnością jednak pojawi się więcej podobnych spraw. Monarchia brytyjska ma do przejścia prawdziwe pole minowe. Diana, choć z zagrobu, wciąż potrafi wzbudzać wątpliwości, czy Karol rzeczywiście jest godnym następcą tronu. Wersja polska na zlecenie Planet Plus, Start International Polska. Tekst Marek Gonzales. Czytał Marek Ciunel. Obecną królową oraz piękną księżniczkę Małgorzatę. Obydwie oderwane od świata. Elżbieta miała 13 lat, gdy poznała przystojnego, zuchwałego i zubożałego księcia Filipa. W wieku 18 lat był oficerem marynarki, wdającym się w dzikie romanse. Korzystając z rad przebiegłego lorda Mountbattena, zdobył serce młodziutkiej królewny. Clive Prince jest znawcą rodziny królewskiej. Mountbatten miał ambicje, by jego ród przejął panowanie w Wielkiej Brytanii. Rodzina Filipa panowała w Grecji, póki jej nie wygnano. Księcia wychowała jego głucha matka i siostry. Ojciec nie chciał go znać. Wolał się oddawać pijaństwu i rozpuście. Filip dorastał pod kuratelą kobiet i to mu odpowiadało. Matka i siostry pozwalały mu na wszystko, na co miał ochotę. W czasie II wojny światowej Filip służył w marynarce wojennej. Był w 7/8 Niemcem, a w 1/8 Duńczykiem. I tylko tytuł księcia uchronił go przed internowaniem wraz z innymi podejrzanymi cudzoziemcami. Królowa Elżbieta nie znosiła Mountbattena i nie chciała wydawać córki za jego siostrzeńca. Księcia Filipa uważała za krnąbrnego. Filip zalecał się do księżniczki w listach, zachęcany przez lorda Mountbattena. Nie zaprzestał jednak dzikich hulanek, towarzyszących krótkim pobytom na lądzie. Oczywiście młoda Elżbieta była w nim głęboko zakochana i wymogła małżeństwo. Mówi się, że w początkowym okresie niemal nie wychodzili z łóżka. Filip poślubił Elżbietę, mając zaledwie jeden garnitur i kilka funtów w banku. Zubożały książę zdobył wyśmienity kąsek dla siebie i dla swojego wuja, lorda Mountbattena. Królowa matka wraz z kliką swoich dworzan stale szkalowała księcia Filipa. Uchodził za wygnańca bez grosza. Nie był prawdziwym dżentelmenem.
Od dawna podejrzewano, że mieszkańcy pałacu nie prowadzą się wzorowo. A teraz gorzka prawda wyszła na jaw. Ich naganne zachowanie jest nieuniknione. Mają mnóstwo pieniędzy i niezasłużone przywileje, uznawane przez wszystkich. Stąd biorą się ich nadużycia. Wydaje się, że skandale z udziałem rodziny królewskiej z ostatnich 20 lat dotyczą tylko obecnego pokolenia. Ale poprzednicy wcale nie byli lepsi. Seks w Wielkim Pałacu. Rewolucje i wojny położyły kres większości europejskich monarchii. Te, które zostały, wzbudzają nieskrywaną ciekawość. Noel Botham śledzi sprawy rodziny królewskiej od ponad 30 lat. Odkąd redakcje gazet zaczęły liczyć zyski, gwałtownie wzrosła liczba skandali w rodzinie królewskiej. Korona brytyjska przetrwała i funkcjonuje jako monarchia parlamentarna. Musiała jednak zachować w tajemnicy swoje liczne występki. Członków rodziny królewskiej chronią niewidoczne siły. Brytyjski establishment to autentyczna mafia. Prawda wyszła na jaw, gdy zatrwożona księżna Diana zaczęła wywlekać brudy Windsorów. Przemoc, zdrady, hipokryzja. Skutki przerosły najśmielsze oczekiwania. Ta rodzina nie tylko nie kocha nikogo oprócz siebie, oni nie kochają siebie nawzajem. Są pozbawieni emocji i ucieleśniają negatywny wzór rodziny z typowego brytyjskiego serialu. Oni wcale nie są mili, nikogo nie traktują dobrze. Diana była przerażona. Nagrywała wszystko. Wierzyła, że tymi nagraniami będzie ich mogła... Księżniczka Małgorzata zakochała się w adiutancie ojca. Peter Townsend był bohaterem wojennym, ale też rozwodnikiem. Królewskie tabu związane z rozwodem udaremniło ich wspólne plany. Małgorzata była załamana tym, że nakazano jej porzucić Townsenda. Postanowiła, że skoro nie może być z ukochanym mężczyzną, to przynajmniej skorzysta z życia. Księżniczka poślubiła później nadwornego fotografa Tony'ego Armstronga Jonesa. Choć nisko urodzony, należał do kręgu kolegów od kieliszka księcia Filipa. To małżeństwo było skazane na porażkę. Pochodzili z zupełnie różnych środowisk, mieli innych przyjaciół i inne wartości. Choć Tony był wspaniałym mężczyzną i utalentowanym fotografem, nie wiedział, jak traktować księżniczkę. Nie rozumiał, że żona będzie nim rządzić. Związek wkrótce zmienił się w ciągłą awanturę. Kłócili się bez przerwy, a ich małżeńskie scysje coraz częściej wybuchały przy świadkach. Publicznie obrzucali się obelgami. On na przykład nazywał ją czarnym karłem albo walijską wiedźmą. To nie było miłe dla nikogo. Przyjaciele zaczęli się od nich odwracać. Choć Małgorzata twierdziła, że rezygnuje z Townsenda dla dobra narodu, to ostatnie doniesienia wskazują, iż nie zależało jej na trwałym zobowiązaniu.
Z niedawno ujawnionych dokumentów wynika, że mogła wyjść za Townsenda, nie tracąc tytułu. Ona jednak nie chciała się angażować. Małgorzatę, podobnie jak jej zapatrzonego w nazistów wujka Edwarda, pociągał urok przestępczego świadka. Razem z mężem bawili się w towarzystwie dobrze sytuowanych londyńskich gangsterów. Znali poważnych przestępców. Uważali, że ci są czarujący i lubili obracać się w ich kręgach. Z biegiem lat zachowanie Małgorzaty stawało się coraz bardziej oburzające. Rozpiła się i zupełnie puściła, że Beryl ujawniłby w sądzie informacje bardzo niekorzystne dla rodziny królewskiej. Najistotniejszym spośród przedmiotów Diany była taśma, którą rodzina królewska chciała za wszelką cenę odzyskać i zniszczyć. Nagranie zawierało wyznania lokaja księcia Walii George'a Smitha i serię poważnych zarzutów. Próba zamknięcia ust prasie za pośrednictwem prawa podjęta przez osobistego sekretarza księcia Walii przypomina zmowę milczenia na temat romansu Edwarda VIII z panią Simpson w 1936. George Smith oskarżał jednego z faworytów Karola o gwałt. W tle krył się także zarzut wobec samego Karola. Gdyby okazał się zasadny, książę Walii byłby zniszczony. Ta sprawa była dość osobliwa. Beryl miał widzieć księcia Karola w łóżku ze swoim osobistym służącym. To zupełne zaprzeczenie wszystkiego, co działo się przez poprzednie 30 lat. Nagle w centrum naszego życia politycznego pojawiła się czarna dziura. Nie mogliśmy poznać prawdy. Mało który Anglik wie, czego dotyczyły zarzuty. Szerzyły się plotki wybiegające daleko poza treść nagrań. W swojej walce o niezależność robiła, co mogła. Nagrywała Karola i Kamillę, czy służącego, który oskarżał jej męża o homoseksualizm. To było destruktywne i bardzo przykre. Po śmierci Diana nadal rozdawała karty. I nie było to czyste rozdanie. Karol postanowił wszystkiego się wyprzeć. Uważam, że Karol postąpił rozsądnie, bo jedynie to mogło go uratować. Gdyby udawał, że nic się nie stało, tylko by się pogrążył. On natomiast trafił w dziesiątkę, mówiąc, że oskarżenie, jakoby miał sypiać z własnym służącym, jest śmiechu warte. Zgodnie w tradycyjnym królewskim małżeństwie, jeśli sfera osobista nie jest zaspokojona, dopuszcza się, by małżonkowie szukali innych znajomości. Książę Filip zawsze lubił towarzystwo kobiet i miał wiele niewinnych, przyjacielskich relacji. Zdarzało mu się jednak wykraczać poza te definicje. Jego pojęcie niewinnej przyjaźni ma niewiele wspólnego z przyjaźnią i z niewinnością. Obowiązki królowej nie tylko przekreśliły szanse na udany związek, ale też wpłynęły na wychowanie dzieci. Wrażliwy Karol stał się pośmiewiskiem rodziny. Był nieśmiały i niezdecydowany. Gdy zmarł jej ojciec, Elżbieta miała już dwójkę małych dzieci.
księcia Karola i księżniczkę Annę. Obowiązki monarchini nie pozwalały jej poświęcać im wiele czasu. Nicholas Davis był w zażyłych stosunkach z rodziną królewską przez 20 lat. Gdy urodziły się dzieci, królowa i książę Filip podjęli decyzję, że to on przejmie obowiązki wychowawcze. Przykro mi to mówić, ale był strasznym ojcem. Rola rodzica nie była stworzona dla niego. Filip bił Karola, odkąd ten skończył 4 lata. Zupełnie za nic. Powodowała nim zazdrość. Gdy tylko chłopiec się urodził, stał się ważniejszy od ojca. Filip nie mógł tego znieść. W tej sytuacji nie pomagał fakt, że funkcja Elżbiety nakładała na nią liczne obowiązki. Królowa coraz bardziej się oddalała, stawiając na pierwszym miejscu powinności monarchini. Władcza wyniosłość zaczęła jej się udzielać w stosunkach z dziećmi. Na jednym z filmów wita się z małym Karolem uściskiem dłoni. Każdy normalny człowiek po długiej podróży przytuliłby i ucałował swoje dziecko. Książę Filip nie przepadał za żadnym z dzieci. On tylko je atakował, gdy były małe. Psychiatra Dennis Friedman także opisuje rodzinę królewską. Wie, jaki charakter wykształca się u dzieci. Pewnych jest 6 pozamałżeńskich romansów księżniczki. Ale kochanków mogła mieć nawet 30. Była doskonałą partią na jedną noc. Zawsze chciała być taka jak inne dziewczęta. Ale gdy tylko ktoś potraktował ją zwyczajnie, natychmiast się oburzała. Ta sztuczna wyniosłość jest jednym z przywilejów rodziny królewskiej. Księżniczka Małgorzata zakochała się w adiutancie ojca. Peter Townsend był bohaterem wojennym, ale też rozwodnikiem. Królewskie tabu związane z rozwodem udaremniło ich wspólne plany. Małgorzata była załamana tym, że nakazano jej porzucić Townsenda. Postanowiła, że skoro nie może być z ukochanym mężczyzną, to przynajmniej skorzysta z życia. Księżniczka poślubiła później nadwornego fotografa Tony'ego Armstronga Jonesa. Choć nisko urodzony, należał do kręgu kolegów od kieliszka księcia Filipa. To małżeństwo było skazane na porażkę. Pochodzili z zupełnie różnych środowisk, mieli innych przyjaciół i inne wartości. Choć Tony był wspaniałym mężczyzną i utalentowanym fotografem, nie wiedział, jak traktować księżniczkę. Nie rozumiał, że żona będzie nim rządzić. Związek wkrótce zmienił się w ciągłą awanturę. Kłócili się bez przerwy, a ich małżeńskie scysje coraz częściej wybuchały przy świadkach. Publicznie obrzucali się obelgami. On na przykład nazywał ją czarnym karłem albo walijską wiedźmą. To nie było miłe dla nikogo. Przyjaciele zaczęli się od nich odwracać. Choć Małgorzata twierdziła, że rezygnuje z Townsenda dla dobra narodu, to ostatnie doniesienia wskazują, iż nie zależało jej na trwałym zobowiązaniu. Z niedawno ujawnionych dokumentów wynika, że mogła wyjść za Townsenda, nie tracąc tytułu. Ona jednak nie chciała się angażować. Małgorzatę, podobnie jak jej zapatrzonego w nazistów,
księcia Karola i księżniczkę Annę. Obowiązki monarchini nie pozwalały jej poświęcać im wiele czasu. Nicholas Davis był w zażyłych stosunkach z rodziną królewską przez 20 lat. Gdy urodziły się dzieci, królowa i książę Filip podjęli decyzję, że to on przejmie obowiązki wychowawcze. Przykro mi to mówić, ale był strasznym ojcem. Rola rodzica nie była stworzona dla niego. Filip bił Karola, odkąd ten skończył 4 lata. Zupełnie za nic. Powodowała nim zazdrość. Gdy tylko chłopiec się urodził, stał się ważniejszy od ojca. Filip nie mógł tego znieść. W tej sytuacji nie pomagał fakt, że funkcja Elżbiety nakładała na nią liczne obowiązki. Królowa coraz bardziej się oddalała, stawiając na pierwszym miejscu powinności monarchini. Władcza wyniosłość zaczęła jej się udzielać w stosunkach z dziećmi. Na jednym z filmów wita się z małym Karolem uściskiem dłoni. Każdy normalny człowiek po długiej podróży przytuliłby i ucałował swoje dziecko. Książę Filip nie przepadał za żadnym z dzieci. On tylko je atakował, gdy były małe. Psychiatra Dennis Friedman także opisuje rodzinę królewską. Wie, jaki charakter wykształca się u dzieci wychowanych tak jak Karol i Anna. Przy takim stopniu deprawacji ten sam schemat będzie się powtarzał przez pokolenia. Dzieci będą się złościć, będą wymagające i postarają się zrobić wszystko, by podnieść poziom napięcia. Filip nigdy nie był czuły wobec Karola. A niepewność siebie i niezdecydowanie chłopca wzbudzały tylko gniew ojca. To okropnie ograniczyło Karola. Królowa próbowała się przeciwstawić, ale Filip terroryzował także ją. Miał straszny wpływ na swojego syna. W dużym stopniu go zniszczył. Karol nie miał w ojcu naśladowania dla wrażliwego Karola. Mountbatten nie był godny tej roli. Trudno sobie wyobrazić rodzinę, w której osoba pokroju Mountbattena ma przyzwolenie na kontakty z dzieckiem, a służby społeczne się tym nie interesują. Daleki krewny fascynował Karola. Stał się dla niego kimś w rodzaju zastępczego dziadka. Od Mountbattena wiało dekadencją. Zdążył już zbudować karierę, a w przerwach między nieskończonymi podbojami seksualnymi starał się kształtować życie młodego księcia. To dziwne, że znajdował czas na cokolwiek innego niż seks. Był przekonany, że jako członkowi rodziny królewskiej wszystko ujdzie mu na sucho. Członkowie rodziny królewskiej czuli się całkowicie bezpiecznie. Mogli pozwolić sobie na wszystko. Uważali, że mają przywilej spania z kim zechcą i że nie można im nic zarzucić. Trzydziestoletni książę Karol miał na koncie służbę w marynarce i nie zamierzał się ustatkować. Mountbatten chciał, by dziedzic tronu znalazł odpowiednią żonę. W ciągu roku Karol oświadczył się 3 kobietom. Jedną z nich była Amanda Knatchbull, wnuczka samego Mountbattena. Pragnął, aby Wielką Brytanią rządził ród Mountbattenów. Najpierw doprowadził do ślubu księcia Filipa z księżniczką Elżbietą, a teraz chciał ożenić księcia Karola ze swoją własną wnuczką.
1979 Mountbatten padł ofiarą zamachu IRA. Książę Karol był zdruzgotany. Jego śmierć oznaczała tragedię dla rodziny królewskiej, bo zdążył się stać ojcem zastępczym Karola. Książę szukał pocieszenia u swojej dawnej przyjaciółki Camilly Parker Bowles. Rodzina naciskała, by Karol znalazł sobie odpowiednią żonę. Kobietę bez przeszłości, która nie narobi hałasu. Wtedy właśnie nieśmiała 19-letnia Diana Spencer przyjęła jego oświadczyny. Była to zapowiedź wydarzeń, które niemal doprowadziły do upadku monarchii. Dom Windsorów przetrwał u władzy na przekór rosnącym tendencjom republikańskim. Muś w banku. Zubożały książę zdobył wyśmienity kąsek dla siebie i dla swojego wuja, lorda Mountbattena. Królowa matka wraz z kliką swoich dworzan stale szkalowała księcia Filipa. Uchodził za wygnańca bez grosza. Nie był prawdziwym dżentelmenem. Nie pasował do ich świata. Znajdowali tysiące powodów, by go poniżać. Po ślubie Filip odsunął się na dalszy plan, a gdy jego żona została królową, zupełnie się wycofał. Gdy koronowano Elżbietę, on nie miał żadnej władzy. To go drażniło, zżerało od wewnątrz. Zaczął uciekać w romanse. Poza małżeństwem, książę Filip wiódł życie niewybrednego kobieciarza i rozpustnika. Lady Colin Campbell omówiła obszernie związek Filipa i królowej Elżbiety w swojej książce Małżeństwa królów. Uważa, że ich relacja jest bardzo typowa. Tradycyjne królewskie małżeństwo polega na poślubieniu odpowiedniego kandydata, który potrafi wypełniać swoje obowiązki. Filip urodził się księciem i rozumiał, na czym polega rola monarchy. Małżeństwo Elżbiety się sprawdziło, choć z pewnością nie było łatwo je utrzymać ze względu na wczesne zdrady księcia Edynburga. Nie mogła dopuścić do rozwodu po tym, co się stało w roku 1936. W tradycyjnym królewskim małżeństwie, jeśli sfera osobista nie jest zaspokojona, dopuszcza się, by małżonkowie szukali innych znajomości. Książę Filip zawsze lubił towarzystwo kobiet i miał wiele niewinnych, przyjacielskich relacji. Zdarzało mu się jednak wykraczać poza te drogi hałasu. Wtedy właśnie nieśmiała 19-letnia Diana Spencer przyjęła jego oświadczyny. Była to zapowiedź wydarzeń, które niemal doprowadziły do upadku monarchii. Dom Windsorów przetrwał u władzy na przekór rosnącym tendencjom republikańskim. Musiał opłacić to hipokryzją i tuszowaniem tajemnic. Ciemne siły establishmentu bronią monarchii za wszelką cenę. Są w stanie posunąć się nawet do morderstwa. Łatwo zrozumieć, dlaczego ludzie wierzą w teorie spiskowe o udziale establishmentu w śmierci księżnej Diany. Establishment jest do tego zdolny i zrobi wszystko, by pozostać w dobrych stosunkach z rodziną królewską.
on friendly terms with the royals. Elity już wcześniej miały trudności z kłopotliwymi paniami w rodzinie królewskiej, z księżniczkami Anną i Małgorzatą. Małgorzata, siostra królowej Elżbiety, była niezwykle piękną kobietą, prawdopodobnie najbardziej atrakcyjną w swoim otoczeniu. Folgowała sobie bez umiaru, bo o rodzinie królewskiej nie pisano wówczas inaczej niż jak o półbogach. Księżniczka Małgorzata oprócz urody wyróżniała się przede wszystkim pełnym wyższości zachowaniem. Zawsze sprawiała kłopoty. Jej osobowość w nieunikniony sposób dążyła do konfliktu. Ona nie znała kompromisu. Była nie tylko zbuntowaną księżniczką, ale też rozpustnicą. Małgorzata uwielbiała uprawiać seks. Z relacji jej byłych kochanków wynika, że mogła to robić godzinami i nigdy nie miała dość. Pewnych jest 6 pozamałżeńskich romansów księżniczki, ale kochanków mogła mieć nawet 30. Była doskonałą partią na jedną noc. Zawsze chciała być taka jak inne dziewczęta. Ale gdy tylko ktoś potraktował ją zwyczajnie, natychmiast się oburzała. Ta sztuczna wyniosłość jest jednym z przywilejów rodziny królewskiej. Rodzice, którzy nie prowadzą się wzorowo, rzadko się zastanawiają, jak odbije się to na ich dzieciach. Diana w owym czasie utrzymywała związki z wieloma mężczyznami. To musiało skłonić Harry'ego do zastanowienia, czy rzeczywiście jest synem Karola. Nie wiadomo, kto pierwszy zdobył łaski księżnej. Bliskim towarzyszem był na pewno jej ochroniarz Barry Manicky. Gdy Karol dowiedział się o zdradzie, nie był zachwycony. Gdy odkrył, że Diana sypia z Manickiem, jego podejście się zmieniło. Małżeństwo zaczęło się nieuchronnie rozpadać. Istnieje niepisana zasada, która zabrania romansów ze służbą. Karol zachował się jak hipokryta. Jego wizja małżeństwa była jednostronna. Wiadomo, że książę nie dotrzymywał wierności Dianie. Od samego początku nie miał takiego zamiaru. Diana podjęła decyzję prawdopodobnie w połowie lat 80. Zrozumiała, że jej życie jest okropne i że nie może robić tego, na co ma ochotę. Zapragnęła zniszczyć księcia Karola i z największą satysfakcją skompromitować rodzinę królewską. Diana postanowiła oddać Karola Kamili i uzyskać separację albo nawet rozwód. Najpierw jednak musiała zawrzeć pakt z diabłem. W tym wypadku z tajnymi służbami wywiadowczymi. To one miały dostarczyć amunicji na wojnę między Karolem i Dianą. Ich działaniom zaprzeczano jeszcze kilka lat temu. Oto siedziba MI6. W służbach wywiadowczych istniało kilka frakcji działających na własną rękę. Jedne próbowały zdyskredytować Karola, bo nie chciały, by został królem. Inne celowały w jego przeciwników, by ustrzec go jako następcę tronu. Każda brudna zagrywka Diany wobec Karola wywoływała podobną reakcję jego popleczników. Pierwsze starcia w długiej wojnie polegały na ujawnianiu nagrań z rozmów telefonicznych.
chciała za wszelką cenę odzyskać i zniszczyć. Nagranie zawierało wyznania lokaja księcia Walii, George'a Smitha, i serię poważnych zarzutów. Próba zamknięcia ust prasie za pośrednictwem prawa podjęta przez osobistego sekretarza księcia Walii przypomina zmowę milczenia na temat romansu Edwarda VIII z panią Simpson w 1936. George Smith oskarżał jednego z faworytów Karola o gwałt. W tle krył się także zarzut wobec samego Karola. Gdyby okazał się zasadny, książę Walii byłby zniszczony. Ta sprawa była dość osobliwa. Beryl miał widzieć księcia Karola w łóżku ze swoim osobistym służącym. To zupełne zaprzeczenie wszystkiego, co działo się przez poprzednie 30 lat. Nagle w centrum naszego życia politycznego pojawiła się czarna dziura. Nie mogliśmy poznać prawdy. Mało który Anglik wie, czego dotyczyły zarzuty. Szerzyły się plotki wybiegające daleko poza treść nagrań. W swojej walce o niezależność robiła co mogła. Nagrywała Karola i Kamillę, czy służącego, który oskarżał jej męża o homoseksualizm. To było destruktywne i bardzo przykre. Po śmierci Diana nadal rozdawała karty. I nie było to czyste rozdanie. Karol postanowił wszystkiego się wyprzeć. Uważam, że Karol postąpił rozsądnie, bo jedynie to mogło go uratować. Gdyby udawał, że nic się nie stało, tylko by się pogrążył. On natomiast trafił w dziesiątkę, mówiąc, że oskarżenie, jakoby miał sypiać z własnym służącym, jest śmiechu warte. Zgodnie z umową wypłacono Dianie historyczną sumę 17 milionów funtów. Wierzyła, że tymi nagraniami będzie ich mogła zaszantażować.